Chciałbym Państwa serdecznie przywitać na drugim seminarium z cyklu Demokracja, Reaktywacja. To cykl seminariów, który zainaugurowaliśmy dwa tygodnie temu dyskusją o kryzysie partii politycznych z udziałem profesora Racibowskiego oraz pani dr Materskiej-Sosnowskiej. Dzisiaj nasze zaproszenie przyjął dr habilitowany Michał Bilewicz z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, który jest naukowcem zajmującym się badaniem podziałów klasowych, uprzedzeń, bada relacje społeczne i bardzo się cieszę, że ten temat jest jednym z pierwszych tematów, które poruszamy w ramach naszego cyklu, ponieważ ten cykl oczywiście nie zakończy się na dzisiejszym spotkaniu. Kolejne spotkanie, które odbędzie się w maju, będzie poświęcone relacjom internet-demokracja i zaproszenie do udziału w tym seminarium przyjęli pani Katarzyna Szymielewicz z Fundacji Panoptykon oraz pan Wojciech Orliński, publicysta Gazety Wyborczej, który jest autorem głośnej już książki Internet, czas się bać. I tak do końca roku będziemy spotykać się raz w miesiącu na kolejnych seminariach, w których będziemy Państwa informować drogą elektroniczną i każdą inną, także dlatego też prosimy o podawanie swoich adresów mailowych, jeśli jesteście Państwo zainteresowani otrzymywaniem zaproszeń. Jednocześnie, korzystając z okazji, chciałem Państwa w imieniu Środka Lasala zaprosić na sobotę do Sejmu o godzinie 11. W Sejmie odbędzie się konferencja dotycząca zagrożeń związanych z komercjalizacją i prywatyzacją usług publicznych w Polsce. Słowo wstępne wygłosi dr Dawid Sześciło, autor także nowej, ale już głośnej książki o urynkowieniu usług publicznych. W panelu dyskusyjnym weźmie udział Marek Walicki i pani Magda Kaszulani, rzecznika prasowa ZMP. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, bo to jest duże. Jeżeli Pan zgłosi się drogą mailową na biuro małpa.lasala.pl, dostanie Pan informację, gdzie jest ta konferencja w Sejmie. Także, żeby nie przedłużać, dla tych z Państwa, którzy są pierwszy raz na naszym seminarium, informacja, że przebieg naszego spotkania ma charakter następujący, że najpierw podajemy głos paneliście, który wygłasza wstęp, potem jest czas na dyskusję, pytania. Nasze spotkanie będziemy starali się zakończyć około godziny 19:30-19:50. Michale, bardzo jeszcze raz dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie i oddaję Ci głos. Dziękuję za zaproszenie. Prawdziwy zaszczyt wystąpić na spotkaniu odbywającym się pod auspicjami Fernanda Lasala i Fryderyka w tym mniejszym stopniu Alberta, tak historycznie moje badania jakoś tam nawiązują do tej tradycji pewnie bliższej Lasalowi tak naprawdę i jego przyjacielowi Karolowi Marksowi, którzy do nauk społecznych wprowadzili w ogóle, znaczy Marks prowadził do nauk społecznych myślenie w kategoriach klasowych i pojęcia klas w ogóle w psychologii, znaczy nie jestem psychologiem społecznym, w psychologii społecznej klasami społecznymi się mało zajmowano, tak? Ale mamy bardzo długą tradycję badań dotyczących uprzedzeń i dyskryminacji, w większości dotyczących dyskryminacji rasowej w Stanach Zjednoczonych, a jak dobrze wiemy, w Stanach Zjednoczonych kategorie klasowe i rasowe bardzo często się, czy etniczne się nakładają na siebie, więc psychologia wypracowała pewien aparat pojęciowy, który teraz zaczyna stosować do kwestii klasowych, coraz więcej jest badań psychologicznych dotyczących klasizmu, czyli uprzedzeń klasowych. Ja dzisiaj bym chciał powiedzieć troszeczkę o badaniach na temat, przedstawić trochę wyników badań na temat uprzedzeń klasowych, ale też różnych stosunków międzygrupowych w Polsce. Więc żeby wstawienie miał taką strukturę, na początku chciałem powiedzieć o problemie dehumanizacji, czyli odczłowieczania, postrzegania innych jako mniej ludzkich niż my sami jesteśmy. Czyli to będzie taki, myślę, taki pewien psychologiczny problem, który wydaje mi się być bardzo mocno związany właśnie z klasizmem, z relacjami klasowymi i z wszelkimi strukturami opresji. Potem będę chciał troszeczkę opowiedzieć o badaniach z 2013 roku dotyczących podziałów społecznych w Polsce, kryzysu zaufania, braku kontaktu i problemowi uprzedzeń w Polsce. No i potem myślę, że takim impulsem do dyskusji będą pewne moje pomysły dotyczące potencjalnych dróg wyjścia z kryzysu i tego, co potencjalnie może ograniczyć te problemy, jakie są problemy związane właśnie dehumanizacji czy uprzedzeń w relacjach międzygrupowych w Polsce. Jeżeli chodzi o człowieczanie, to
czy w ogóle badania nad dehumanizacją, to takim najważniejszym odkryciem ostatnich lat w tej dziedzinie były badania Jacques'a Philippa Lyonsa, który zauważył bardzo zaskakującą prawidłowość. To znaczy, wszyscy z nas mamy pewne przekonania na temat tego, czy inni ludzie są w stanie przeżywać różnego typu emocje. I w psychologii dzielimy emocje na emocje pierwotne i emocje wtórne. Emocje pierwotne to są te emocje, które ludzie podzielają ze zwierzętami, czyli to są lęk, strach, przywiązanie, bardzo podstawowe emocje. Takie emocje dążenia, unikania tak naprawdę. Z kolei emocje wtórne to są te emocje, które wymagają, znaczy które wydaje się, że są właściwe wyłącznie ludziom. To są, nie wiem, nostalgia, melancholia. No to są te wyższe emocje, jak się potocznie mówi. I teraz Lenin zauważył, że taką dosyć generalną prawidłowość, że gdy myślimy o członkach naszej własnej grupy, czy to naszej własnej grupy społecznej, ludziach w podobnym poziomie zamożności, czy też o innych Polakach na przykład, w przeciwieństwie do Rumunów, Ukraińców, to u członków grupy własnej dostrzegamy emocje pierwotne i u członków grupy obcej, czyli właśnie u tych Ukraińców, czy Rumunów, czy ludzi biedniejszych, nas też dostrzegamy emocje pierwotne, tak? To jest strach, lęk, przywiązanie i tak dalej, dostrzegamy u wszystkich. Natomiast ciekawa rzecz pojawia się z emocjami wtórnymi. Emocje wtórne dostrzegamy dużo łatwiej u członków własnej grupy i znacznie mniej dostrzegamy ich u członków grupy obcej. No i to jest taka, wydawałoby się, dosyć podstawowa teoria, która dotyczy wszystkich sytuacji międzygrupowych. Lenin nawet tworzył jakieś sztuczne grupy w laboratorium, dzielił ludzi na dwa zespoły i to po jakimś czasie też się pojawiało, że nie wiem, grając w jakąś grę, jedna grupa uczniów przestawała zapytana, jakie emocje odczuwa ta druga grupa, no to mówiła, no tak, lęk, strach, tak, ale na pewno nie nostalgia, na pewno nie melancholii, na pewno nie miłość i tak dalej. I jak to się ma w ogóle do problemów społecznych, tak? Bo tak jak mówimy, oczywiście bardzo podstawowych. Dehumanizacja, czy też odczłowieczenie, moim zdaniem, w jakimś stopniu wszyscy, znaczy dotyczy ona nas wszystkich. A szczególnie ostatnio myślałem o takich sytuacjach bardzo konkretnych, jak na przykład sytuacji, kiedy w naszym imieniu ktoś dokonuje jakiejś zbrodni, czy też jakiegoś mordu, czy na członkach innej grupy, tak? Wtedy powinniśmy być bardziej zmotywowani do tego, żeby tę grupę odczłowieczać. Z kolei często mówimy o tym, że istnieje taka wiara, podstawowa wiara w sprawiedliwy świat. Znaczy ludzie, jeżeli wiemy, że ktoś, że kogoś krzywdzimy, to staramy się tego kogoś uważać za, no może nie wartego naszej moralnej troski. To są takie zdjęcia, które pewnie Państwo wszyscy pamiętacie z momentu zabójstwa Ben Ladena, tego Osamy Ben Ladena. No i tak właśnie można spodziewać się, że ci ludzie patrzący na działania wojsk amerykańskich, no tutaj oni przeżywają jakieś, ewidentnie są jakoś zainteresowani przynajmniej tą sytuacją, ale na przykład już w innym miejscu, gdy tą samą sytuację oglądają amerykańscy młodzi ludzie, to widać, że w zasadzie jest to dla nich taki kolejny film sensacyjny, tak? Wtedy, kiedy ktoś bez wyroku gdzieś na świecie ginie, jest zabijany przez członków, przez żołnierzy ich armii. To są obrazy z obozu Guantanamo, które pewnie wszyscy pamiętamy, gdzie też w naszym imieniu koalicja, do której Polska należała, dopuściła się bardzo silnych nadużyć. Dobrze wiemy, że w Polsce też do takich nadużyć dochodziło i to toczące się obecnie postępowanie gdzieś tam tego problemu dotyczy. I też jest coś takiego, że te tematy nas nie za bardzo obchodzą, tak? Gdy w Polsce prześledzimy tak naprawdę debaty wokół tego, to ona dotyczy takich, nie wiem, pism jak Tygodnik Przekry przez jakiś czas, czasami od czasu do czasu jakichś artykułów w dziale opinii Gazety Wyborczej, który mało kto czyta, w Trybunie, która przez jakiś czas wychodziła, się tym interesowano, ale tak naprawdę te tematy nie obchodzą opinii publicznej. Żeby mogły one nie obchodzić nas, musimy tak naprawdę zdehumanizować tych, którzy są ofiarami. I na to wskazują badania Emanuele Castano, który zrobił szereg badań, których wzorzec wyników generalnie zawsze był taki sam. To znaczy, on dawał badanym informację o tym, że jakaś inna grupa, jakieś inni ludzie cierpią i albo cierpią w wyniku nieszczęśliwego wypadku, albo cierpią w wyniku wypadku, do którego dopuściła się nasza własna grupa, albo zostali oni zabici przez nas, albo przez naszych przedstawicieli. I zauważył on
tym coś takiego, że wtedy, kiedy to był wypadek, w którym nie ma odpowiedzialności, tak? Jak jest odpowiedzialności, to osoby badane, gdy się dowiadują o takim wypadku, to dostrzegają u ofiar tego wypadku zarówno emocje wtórne, jak i emocje pierwotne. Natomiast gdy tylko dowiadują się, na przykład w kontekście kolonialnym, tak? Niemieccy studenci dowiadują o zbrodniach w czasie kolonizacji w Indiach, tak? To wtedy automatycznie zapytanie o to, jakie na przykład emocje mogli odczuwać Hindusi, to dokładnie jakby przy takim samym zdarzeniu, jeżeli ktoś dowiaduje, że ono było spowodowane przez Brytyjczyków, przez ich rodaków, zaczynają odmawiać Hindusom emocji wtórnych, a dostrzegają u nich nadal emocje pierwotne. Tak? Jeżeli ich skrzywdziliśmy, jeżeli ich krzywdzimy, to znaczy, że oni prawdopodobnie nie są tak do końca ludźmi, no przecież my, porządni, uczciwi ludzie, nie krzywdzimy. I my zrobiliśmy takie badanie opublikowałem to w 2009 roku, to było badanie było zrobione wcześniej, gdzie chciałem zobaczyć, czy przypadkiem jest tak, że Polacy dowiadują się o tym, że właśnie nasze wojska wykonały jakieś nadużyć w obozie w czasie transportu więźniów do obozu Abu Ghraib, jak to wpłynie na dostrzeganie emocji u Irakijczyków, u rodzin ofiar tego typu nadużyć. Wykorzystałem do tego taki artykuł, który ściągnąłem ze strony MSNBC, który w Polsce w ogóle nie został nagłośniany w mediach z jakiegoś powodu. To jest pierwszy tego artykułu, tam jest tak, że żołnierze Abu Ghraib zostali zatrzymani, znaczy Irakijczycy Abu Ghraib zostali zatrzymani przez żołnierzy misji stabilizacyjnej amerykańskiej. No i oczywiście te zeznania świadków pokazywały, że podczas zatrzymywania więźniów, zmuszano więźniów do chodzenia nago w celach więziennych, oskarżono żołnierzy o znęcanie się nad irakijskimi więźniami i tak dalej. Oczywiście jak zwykle w takiej sytuacji rzecznik prasowy wojsk mówi kategorycznie, nie zgadzam się z tymi zarzutami, kilka tygodni temu mieliśmy tutaj kontrolę i nie wykazano żadnych nadużyć. I teraz ten artykuł został sfabrykowany na potrzeby tego badania. W rzeczywistości artykuł dotyczył polskich wojsk w Iraku i to był rzecznik NATO-owski, rzecznik polskich wojsk w Iraku. Zdumiało mnie, że nikt ze studentów nie wiedział o tym i oczywiście potem sprawdziłem w polskich mediach, nie zostało to specjalnie odnotowane, w ogóle ta kwestia, o tej NBC pisało. I powiedział to świetny materiał do eksperymentu, więc weźmy połowę badanych i pokażmy im ten jeden tekst, połowę drugiej badanych pokażmy ten drugi tekst i zapytajmy się, pomyślcie teraz o rodzinach tych osób, które były przetrzymywane w tych strasznych warunkach, jakie emocje oni mogli odczuwać, sama lista różnych emocji. Wtedy, kiedy to Amerykanie byli sprawcami, nasi badani, to byli polscy studenci, dostrzegali u rodzin irakijskich zarówno emocje pierwotne, jak i emocje wtórne. Natomiast gdy byli to Polacy, tak, dowiedzieli się, że to Polacy zrobili coś złego, no wówczas tak, Irakijczycy mogli na pewno odczuwać lęk, na pewno jakiś strach czy przywiązanie, ale już nie, na pewno te rodziny nie odczuwały miłości i tak dalej. My nie krzywdzimy ludzi, którzy odczuwają miłość, czy którzy są tak naprawdę pełni ludźmi. I to było pierwsze z takich badań. Drugie takie badanie, które pokazuje bardzo podobny wzorzec tego właśnie, tylko mnie z kolei tutaj już interesowały takie relacje kolonialne, czy bardziej może powiedzieć postkolonialne na świecie dzisiaj. Otóż chciałem zobaczyć, jak amerykańskie media, trzy takie główne amerykańskie dzienniki, które tam analizują, znaczy już nie główne, ale zróżnicowane, to był New York Times, Wall Street Journal, który jest prawicowy i dosyć opiniotwórczy, New York Times, który jest opiniotwórczy i powiedziałbym centrolewicowy, czy też liberalny. Trzeci dziennik to był, trzecim dziennikiem był, New York Post, czyli tabloid mojego oka, taki prawicowy dosyć. Chciałem zobaczyć, jak oni opisywali dwa bardzo podobne wydarzenia. W 2005 i 2004 roku doszło do dwóch bardzo podobnych kataklizmów. Huragan Katrina w Stanach Zjednoczonych, czyli u nas, tak? Znaczy u nas na zachodzie, tam gdzie te gazety wychodziły, i tsunami, które było gdzieś daleko w Azji. Tak? I chciałem zobaczyć właśnie, jakie emocje pojawiały się w tych artykułach. O, przepraszam, coś tutaj przeskoczył wynik tego, przepraszam bardzo. Generalnie potwierdziło to dokładnie ten sam wzorzec, to znaczy gazety te wszystkie, to znaczy i New York Times, i New York Post, i Wall Street Journal, w tych gazetach używano znacznie mniej pisano o emocjach wtórnych odczuwanych przez ofiary, wtedy, kiedy to były ofiary kataklizmu mającego miejsce gdzieś na tych dalekich antypodach, tak? Daleko od nas, natomiast jeżeli u nas, no to używano tych, te emocje wtórne były często w użyciu w tych artykułach. Natomiast
To, co wydaje mi się najciekawsze w dehumanizacji w kontekście dzisiejszego spotkania, i to jest jakiś taki przyczynek do klasizmu tak naprawdę, to jest taka dehumanizacja, to jest codzienna dehumanizacja. Dehumanizacja, która ma miejsce wtedy, kiedy nie dochodzi do żadnego kataklizmu, nie dochodzi do nadużyć w więzieniu w Abu Ghraib, nie dochodzi do żadnych ludobójstw czy mordów. Taka codzienna dehumanizacja, która pojawia się na przykład wtedy, kiedy kupujemy coś w sklepie, przechodzimy koło osób, które są faktycznie od nas różne statusem socjoekonomicznym i traktujemy ich jako przedmioty, tak? Traktujemy kasjerkę jako taką maszynę w zasadzie, maszynę obsługującą kasę. Tak? I tutaj są takie badania, które prowadziliśmy z Bettiną Spencer i z Emanuelem Castano, dotyczące właśnie tego odczłowieczania klasowego. Daliśmy badaniu taką historię o człowieku, który jechał samochodem i zginął w wypadku samochodowym. I potem pytaliśmy się, jakie emocje prawdopodobnie odczuwała jego rodzina po jakimś czasie, po tym wypadku. I zrobiliśmy tak, że to albo był Polak, albo Rosjanin, i albo był to członek rady nadzorczej, który wypił kieliszek koniaku i wsiadł do samochodu i pojechał nim, albo był to robotnik pracujący na budowie, który wypił tam kieliszek wódki i wsiadł do samochodu i pojechał. I teraz to, co wyszło w tym badaniu, to właśnie gdy patrzyliśmy na to, jak badanie dostrzegało emocje pierwotne i emocje wtórne, zauważyliśmy, że emocji wtórnych w zasadzie prawie w najmniejszym stopniu emocje wtórne przypisywano tutaj, tak? Czyli Rosjanin, który jednocześnie był robotnikiem, tak? To znaczy ten efekt się nakładał, efekt etniczności i klasy społecznej. To znaczy dehumanizujemy najbardziej takich właśnie imigrantów, tak? Te Ukrainki, o których nie wiem, Kuba Wojewódzki z taką pogardą się wypowiadał. To znaczy to są te grupy, które są najbardziej dehumanizowane. Jest wiele badań, które pokazują dehumanizację klasową w ostatnich 2-3 latach. Yatiridis na przykład miał takie badania w Grecji, w których sprawdzał, w jakim stopniu właśnie badani dostrzegają te emocje pierwotne i emocje wtórne, i badał sklepowe i ekspedientki w sklepie i prawników. I zauważył tutaj, że coś, co jest bardzo ciekawe, właśnie to asymetrię tego. To znaczy, że pracowniczki sklepu przypisują sobie mniej emocji wtórnych niż prawnikom, tak? To znaczy tutaj są pracowniczki sklepu, są osobami badanymi i tutaj one przypisują, tak, więc zapytano o to, jakie emocje typowo one przeżywają, jakie prawnicy, to prawnikom przypisują więcej emocji wtórnych niż sobie. Natomiast badani prawnicy zachowują się dokładnie odwrotnie. To znaczy prawnicy przypisują sobie bardzo dużo emocji wtórnych, a u sklepowych nie dostrzegają emocji wtórnych. I ta asymetria klasowa była wielokrotnie pokazana w wielu badaniach. Pokażę jeszcze jedno badanie takie, badanie Yatiridisa, w których on wziął całe jakby grupy zawodowe, błękitnych kołnierzyków i białych kołnierzyków, czyli ludzi pracujących, znaczy to jest klasa robotnicza, tak? I osoby o wysokim statusie socjoekonomicznym. To były bardzo różne grupy zawodowe. I zauważył tutaj dokładnie ten sam wzorzec, to znaczy osoby, znaczy te klasy ludowe dostrzegają więcej emocji wtórnych u klas wyższych niż u siebie. Z kolei klasy wyższe dostrzegają więcej emocji wtórnych u siebie niż u klas ludowych. I to jest ten taki psychologiczny software dyskryminacji klasowej, tak? Bo jeżeli my uważamy, że oni nie są do końca ludźmi, to jest nam znacznie łatwiej poprzeć jakąkolwiek politykę, która będzie ich dyskryminowała, albo nawet po prostu nie będziemy zainteresowani w ogóle jakimkolwiek ich dobrostanem, jak my mówimy w psychologii, czyli jakby będziemy odrzucać pewnie jakiekolwiek rozwiązania redystrybucyjne, prawda? No bo po co mamy się dzielić z kimś, kto nie jest do końca człowiekiem? Najmocniejszym argumentem na rzecz tej tezy o dehumanizacji klasowej, moim zdaniem, są wyniki badań Lasany Harrisa i Susan Fisk, którzy badali aktywizację pewnej specyficznej okolicy w mózgu, jaką jest przyśrodkowa kora przedczołowa. To jest taki obszar struktur korowych mózgu, który odpowiada za dostrzeganie człowieczeństwa, tak? Czyli na przykład, jeżeli patrzę się w sufit, to ta okolica mózgu nie pracuje, tak? Nie jest aktywna. Znaczy ona nie konsumuje w tym momencie tlenu, więc gdyby ktoś mi nałożył skaner funkcjonalnego fMRI, skaner, to wtedy zauważyłby, że ta okolica nie pracuje. I kiedy patrzę na Państwa, to prawdopodobnie ona pracuje, ponieważ dostrzegam w swoim polu uwagi jakieś intencjonalne istoty ludzkie. I teraz to, co zrobili Harris i Fisk, to pokazywali badanym zdjęcia, serię zdjęć osób należących do czterech różnych kategorii.
Pierwsza to była klasa średnia, sportowcy, tam byli też studenci uniwersytetu, a badanymi byli studenci dosyć prestiżowego amerykańskiego uniwersytetu. Druga grupa to były takie osoby bardzo wysokiego statusu, tak? Jacyś biznesmeni, bogacze, ludzie z Wall Street. Trzecia kategoria, emeryci, osoby niepełnosprawne, czyli takie osoby, które są postrzegane jako może nie do końca kompetentne, nie do końca jakieś sprawne, ale jednak sympatyczne. I na końcu była ta grupa bezdomni, biedni, narkomani. I to były zdjęcia takich osób, które są postrzegane jako właśnie i niekompetentne, i niesympatyczne, jakieś takie źródło zagrożenia dla nas. I zauważyli oni, że w wypadku tych pierwszych trzech rodzajów zdjęć badanym aktywizowała się przyśrodkowa kora przedczołowa. W wypadku ostatniego nie było prawie żadnej aktywizacji przyśrodkowej kory przedczołowej. Czyli badani, patrząc na te zdjęcia, tak naprawdę tak jakby patrzyli na martwe przedmioty, na jakąś wspólnie nieożywioną naturę. To, co się aktywizowało zamiast tego, to było ciało migdałowate i wyspa, czyli dwie okolice mózgu, podkorowe, które są odpowiedzialne za obrzydzenie. Tak, bardzo ostre emocje, emocje dążenia, unikania, de facto unikania głównie, tak? Znaczy ciało migdałowate to jest wtedy, kiedy nie widzimy węża na przykład, albo fekalia, to są takie super ostre reakcje emocjonalne, unikania, tak? I to jest bardzo sugestywne, bo to pokazuje, że są jakieś grupy osób, których nie traktujemy tak naprawdę jak ludzi. Pytanie, co może ograniczać dehumanizację? Tych badań jest dosyć sporo ostatnio. Oczywiście psychologowie zastanawiali się, co powoduje, że ludzie mniej dehumanizują te osoby z grup obcych, a szczególnie te osoby o niższym statusie socjoekonomicznym. I badania pokazują, że że najważniejszym czynnikiem jest bezpośredni kontakt. Pokazano to po pierwsze w Irlandii Północnej. Ci protestanci, którzy mieli osobiste kontakty, mieli osobiste z jakichś znajomych, czy często rozmawiali z katolikami, oni byli dehumanizowani w dużo mniejszym stopniu. To samo Kapoce pokazała na Włochach z południa i z północy. To jest ciekawe, tam jest bardzo silna relacja statusu, tak? To jest zamożna Liga Północna i w ogóle północne części Włoch i biedne południe. I tam też ta dehumanizacja, która była bardzo silna, dehumanizacja właśnie Włochów z południa przez Włochów z północy, ona była znacznie mniejsza u tych osób z północy, które miały na przykład jakichś znajomych z Sycylii albo jakichś znajomych z Kalabrii. Czy po prostu miały z nimi większy kontakt. Kapoca potem powtórzyła to badanie na Włochach i imigrantach. Też Włosi dehumanizowali imigrantów, odczłowieczali ich znacznie mniej wtedy, kiedy mieli do czynienia z tymi imigrantami. Natomiast wtedy, kiedy ich wiedza o imigrantach powróciła wyłącznie z telewizji, wówczas byli bardziej skłonni do ich dehumanizowania. Andrii Ghetto potem robił podobne badania w Albańczyków i Serbów w Kosowie. To jest bardzo ciekawe, tu mamy pokonfliktowy region i tam też kontakt zmniejszał dehumanizację. I ostatnio Kapoca pokazała to samo w stosunku do osób LGBT, znaczy osoby heteroseksualne mniej dehumanizowały osoby LGBT wtedy, kiedy miały jakiegoś osobistego znajomego, co jest bardzo mocnym argumentem na przykład za coming outem, tak? Znaczy, że coming out może powodować, że to wychodzenie z szafy powoduje, że ci ludzie nagle pojawiają się wokół i ten kontakt siłą rzeczy jest większy. A jeżeli on jest większy, to może będzie mniejsza skłonność do dehumanizowania tych osób. Drugie takie badania, które są dosyć ciekawe, jeżeli chodzi o ograniczanie dehumanizacji, to są badania Kofty i Sławuty, które prowadzili w Polsce, gdzie badali stosunek do Żydów, Polaków. I zauważyli oni, że wtedy, kiedy badanym uświadamiali takie poczucie wspólnoty, że Polacy i Żydzi są naprawdę bardzo do siebie podobni, tak? Na przykład, że system polityczny w Izraelu jest wzorowany na międzywojennym polskim systemie politycznym, że w Izraelu mieszka bardzo dużo ludzi, którzy mówią piękną polszczyzną i mają Mickiewicza na swoich półkach. Że Żydzi i Polacy są nie wiem, genetycznie bardzo podobni do siebie, co wykazują badania genetyczne, że to jest bardzo podobny genom tych rzeczy. I oni zauważyli, że tego typu informacje zmniejszają dehumanizację, czyli zwiększają skłonność do dostrzegania tych emocji wtórnych u Żydów. I dlaczego mówię o tych czynnikach ograniczających dehumanizację? Ponieważ wydaje mi się, że w Polsce coraz bardziej zaczyna tego brakować. Zaczyna brakować kontaktu. A im mniej jest kontaktu, tym większa jest dehumanizacja i tym mniejsza jest troska o innych. I właśnie chciałem przejść do wyników naszych badań z tego roku, z 2013 roku, które powodem zaproszenia mnie tutaj, to jest taki krótki artykuł do Gazety Wyborczej, właśnie o tym rozpadzie więzi w Polsce. Gdy przypomnę, mówimy o tożsamości narodowej, to zwykle za takim modelem Camerona mówimy o trzech czynnikach. Co to znaczy, że się silnie identyfikuje
z narodem polskim. A jeśli identyfikuje się z Polską czy z narodem polskim, to może znaczyć trzy różne rzeczy. Pierwsze, to jest, że jestem zadowolony z bycia Polakiem, tak? To jest ten afekt, emocja, to, że jest to dla mnie coś przyjemnego. Jak myślę sobie jako Polaku, to czuję się dobrze z tym. Drugie, to jest ważność. Czyli czy bycie Polakiem dla mnie jest ważniejsze niż bycie psychologiem społecznym, osobą pochodzenia żydowskiego, osobą o poglądach lewicowych, czy centrolewicowych, czy granicowych. I na ile ta kategoria narodowa, jak ona się mieści w tej hierarchii różnych tożsamości, które mam. I trzecia, to jest siła więzi z innymi Polakami. Znaczy, jak silne są moje więzi z innymi Polakami? I teraz jest dosyć dobra skala, która pozwala mierzyć te trzy komponenty tożsamości. Wiele badań robionych w Australii, w Polsce, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych pokazuje, że to, co jest najważniejsze z tych trzech form identyfikacji, jeżeli na przykład chcemy się zastanowić, co powoduje, że ludzie są gotowi zaangażować się, na przykład jakoś zaangażować się na rzecz swojej grupy, tak? Czyli na przykład poświęcić swój wolny czas, żeby coś zrobić dla tej grupy, do której należą. Najważniejsza w tym jest siła więzi, nie centralność i nie zadowolenie, tak? Czyli ja mogę czuć się dobrze z tym, że jestem Polakiem, to może być dla mnie ważne, ale i tak będę kantował na podatkach i będę uważał, że to nie jest problem, że nie zrobię niczego, co by było jakimś wymiennym przejawem mojego zaangażowania na rzecz Polski. To siła więzi działa inaczej. To znaczy siła więzi faktycznie powoduje, że na przykład nie będę chciał oszukiwać instytucji publicznych, nie będę chciał oszukiwać na podatkach. Tak? Jeżeli mam silne więzi, powiem, że to jest nasza jakby wspólna sprawa. I teraz jak porównamy wyniki badań z 2009 i 2013 roku, to widzimy, że zadowolenie z bycia Polakiem się w zasadzie nie zmieniło. To są badania reprezentatywne ogólnopolskie badania, taka sama próba, którą badaliśmy w 2009-2013 roku. Ta różnica jest nieistotna statystycznie. Ważność bycia Polakiem też się nie zmieniła. To, co się zmieniło, to siła więzi z innymi Polakami. I tutaj mamy różnicę istotną statystycznie. Polacy w 2013 roku czują się znacznie mniej związani z innymi Polakami niż w 2009 roku. To była taka pierwsza sugestia, że może coś trzeba popatrzeć, co tu się tak naprawdę dzieje, czy nie rozpada się w ogóle cała ta więź. Chcieliśmy też zobaczyć, jak wygląda w takim razie, jak wygląda kontakt Polaków z innymi Polakami. Zapytaliśmy więc o to, czy badany zna osobiście jakąkolwiek osobę homoseksualną, osobę pochodzenia żydowskiego, osobę pochodzenia cygańskiego, czy osobę o innych poglądach politycznych. Osobę homoseksualną zna i jakokolwiek, tak? To nie musi być przyjaciel, czy ten po prostu kiedyś miałem do czynienia z taką osobą. 1/4 Polaków. Przynajmniej tak twierdzi 1/4 Polaków. Osoby pochodzenia żydowskiego 18% Polaków. Osoby pochodzenia cygańskiego 21% Polaków. Czyli można powiedzieć, że Polacy, którzy mają dosyć dobrze wyrobiony stosunek do osób LGBT, czy do Żydów, czy do Romów. Jak się robi badania opinii publicznej, to na pewno Państwo wiecie, że 60% Polaków wierzy w spisek żydowski i tak dalej. Czyli ma bardzo konkretne teorie na temat tego, kim są Żydzi, tak? Jacy są Żydzi. Jeżeli chodzi o kwestie osób LGBT, też wszyscy mają bardzo określone poglądy na ten temat, ale te poglądy są wyrobione bez żadnego kontaktu z tymi osobami. I w końcu osoby o odmiennych poglądach politycznych. I to nas trochę zastanowiło. Okazuje się, że znaczy, tu bym się spodziewał, że każdy musi znać osobę o innych poglądach politycznych. Znaczy, niemożliwe. Ale 1/4 Polaków prawie. Znaczy, 1/5 Polaków. 2 Polaków przy partii. No tak. To jest. No ale ale to i tak nie powinno tłumaczyć tego wszystkiego. Musimy no, to badane osoby, tak, które tak udają ciągle apolitycznych, tak? Stwierdzą, że z nic z partiami nie mają wspólnego, nikogo nie znają. Może też tak. Może tak być, że to są, że są ludzie całkowicie apolityczni, ale też nie są, bo może się politykuje, tak? Znaczy to nie jesteśmy krajem, nie jesteśmy. Nie chcę się przyznawać, że znali. Brytyjską klasą wyższą, która pomija tematy polityczne w czasie dobrych. Nie jest. Czyli to jest jakaś sugestia, że się zamykamy w tych osobnych obozach, które się mało komunikują. Potem pytaliśmy się, czy ma pan przyjaciół takich. No to tu oczywiście pewnie się nie zdziwicie Państwo, że właśnie jeszcze mniej osób ma przyjaciół orientacji homoseksualnej, przyjaciół pochodzenia żydowskiego czy przyjaciół pochodzenia cygańskiego. I oczywiście tylko 2/3 Polaków mają wśród przyjaciół kogokolwiek o innych poglądach politycznych. Czyli jest 1/3, która jest zamknięta w takich bąblach, w których wszyscy myślę, że jakoś tam jakoś funkcjonujemy, tylko rzadko sobie zdajemy sprawę z tego. I to jest coś, co mnie trochę. Będę jeszcze dalej zaraz eksplorował te wyniki. Mianowicie pomyśleliśmy, że Polska teraz jest mocno podzielona pod tym względem,
teorii zamachu versus teorii wypadku, tak? To znaczy, część Polaków uważa, że doszło do zamachu, że prezydent Kaczyński i Tupolew został zniszczony w wyniku wypadku. Druga znaczna część Polaków uważa, że przyczyną był nieszczęśliwy wypadek. I właśnie jak wyglądają wśród wyborców PiS, ile osób zna kogokolwiek, kto uważa, że to był wypadek? 1/4 wyborców PiS-u nie zna nikogo, nie jednej osoby, która uważa, że to byłby wypadek. Ale to nie jest przerażający wynik, moim zdaniem. Przerażający jest dopiero ten. Wśród wyborców Platformy prawie połowa nie zna nikogo, kto by wierzył w zamach. Co to znaczy? To znaczy, że my się nigdy nie przekonamy, tak? Znaczy, że nie ma żadnych szans, żeby Polacy mogli się w ogóle jakkolwiek... Znaczy to, żeby te poglądy mogły się jakkolwiek zmienić, tak? No i oczywiście z przyjaciółmi... Poglądy, że w ogóle nie wynik oficjalnej informacji komisji rządowej albo prokuratury, no. Teraz właśnie moi koledzy prowadzą badania na temat tych napływających informacji i tego, czy ludzie są w stanie zmienić swoje poglądy w zależności, na przykład, czy są w stanie zacząć wierzyć w ten spisek smoleński. Okazuje się, że informacje nie zmieniają za bardzo tych poglądów. Tak niedługo będą te badania pewnie opublikowane, Wiktora Sorala i Mirosława Kochty na ten temat. To jest trochę zaskakujące, ale to są... Tak, znaczy to jest tak, że ludzie się, napływające informacje pomagają nam umacniać się na swoim stanowisku, tak? Znaczy one wpadają w te już stworzone kategorie i to nie dotyczy wyłącznie osób o tych poglądach spiskowych, ale też osób, które całkowicie nie wierzą w zamach. To znaczy te osoby też po prostu, każda nowa informacja, więc co do tego jestem dosyć sceptyczny. Bardziej bym wierzył w to, że na jakimś godzinnym spotkaniu, prawda, ktoś może powiedzieć swojemu teściowi albo, prawda, to co mówisz, to jest bzdura, to jest niemożliwe, tak? Znaczy, to jest znacznie bardziej perswazyjne tak naprawdę, ale to, widać, że tu jest z tym pewien problem. Z przyjaciółmi oczywiście to jest jeszcze mniej, tak? Jeszcze mniej osób ma przyjaciół takich. Później połączyliśmy te elektoraty i chcieliśmy zobaczyć, czy na przykład jak podzielić te elektoraty na takie, które generalnie odrzucają hipotezę zamachu i generalnie odrzucają hipotezę hipotezy nieszczęśliwego wypadku. Czyli mamy z jednej strony elektorat Platformy, Ruchu Palikota i SLD, z drugiej strony PiSu, Solidarnej Polski i Bajotenu. No tutaj widzimy, że też jest pewna asymetria. To znaczy właśnie te osoby, tam badani z Platformy, SLD i Ruchu Palikota, 47% z nich nie zna nikogo, kto byłby przekonany o zamachu. Ale to jest ciekawe, to jak złączymy razem PiS, Solidarną Polskę i PJN, to wtedy wychodzi na to, że 27% z nich jednak zna osobę, która jest przekonana o nieszczęśliwym wypadku. I tutaj to jest niesymetryczne. No i potem pytaliśmy się o to, niezależnie od tego, że kogo oni znają, to czy chcieliby poznać, tak? I to są pytania, które nazywamy psychologii dystansem społecznym. Chciałby pan pracować z... Czy zgodziłby się pan pracować z osobą, która wierzy w zamach? Czy zgodziłby się pan pracować z osobą, która jest przekonana o nieszczęśliwym wypadku? I tutaj widzimy, że 1/5 wyborców Platformy, Ruch Palikota i SLD nie chciałaby pracować w jednym miejscu z taką osobą. To te PiS-owcy są jednak jakoś tam bardziej otwarci przynajmniej. Nie chciałbym mieć za sąsiada, 15% wyborców Platformy nie chciałby takiego sąsiada. I znowu widzimy, że to nie jest symetryczne. PiS-owcy wydają się być znacznie bardziej otwarci. Znaczy nazywam się PiS-owcami, Platformy sami, tutaj są włączeni, jak widzicie Państwo, SLD i to samo z... nie zgodziłbym się na małżeństwo członka rodziny z taką osobą. Kolejną kwestią, którą chcieliśmy w tym badaniu zmierzyć, był dystans do osób biednych. Tutaj już pokażę zagregowane wyniki. To są osoby, które nie chciałyby generalnie mieć sąsiadów, albo współpracowników, albo małżonków, którzy są osobami biednymi. Osoby biedne tutaj zakwalifikowaliśmy jako osoby, które... Znaczy wzięliśmy takim kryterium dochodu na członka rodziny, tylko nie pamiętam już dokładnie, jaka to była kwota, ale to były osoby, które faktycznie są... Myślę, że pewnie Rafał zna lepiej te kryteria ubóstwa, jakie są. Jaki jest próg ubóstwa w Polsce? Jakiego? No.
ale u skrajnego tam. Żyje, bo do pomocy społecznej to jest co innego niż skrajnego ubóstwa. Aha. Nie przypomnę sobie teraz, panie, które kryterium w tym wybraliśmy. Jeżeli byliśmy takie, które ewidentne to jest dla badanych, że to są osoby ubogie. I chcieliśmy powiedzieć, i tutaj to chcieliśmy zobaczyć, jaki dystans do nich deklarują osoby, które same są, należą do grupy osób zamożniejszych, średnio zamożnych i mniej zamożnych. I tutaj dzieliliśmy badanych na podstawie tencyli po prostu 1/3 uboższych Polaków, 1/3 średnich, 1/3 zamożniejszych Polaków. I widzimy tutaj, że właśnie zamożniejszy, 1/10 zamożnych Polaków nie chciałby, znaczy absolutnie nie zgadza się na to, żeby ktoś, kto pochodzi z biednej rodziny, wszedł, znaczy albo został jego właśnie małżonkiem, współpracownikiem czy sąsiadem. Czyli to jest silnie związane, te osoby bogatsze po prostu nie akceptują, znaczy jest wśród nich grupa osób, które nie akceptują osób biednych, na osób o średnich dochodach czy o niższych dochodach to tego nie ma. Jakkolwiek te 10% nie jest jakieś bardzo przerażające tak naprawdę, czy to nie jest bardzo duży procent. To jest postrzeganie osób biednych i osób zamożnych przez osoby biedne i osoby bogate. Tutaj, jak widzicie Państwo, osoby zamożne, nie, odwrotnie, znaczy odwrotnie. To są oceny osób biednych przez osoby biedne i przez osoby bogate. Ten tytuł jest źle napisany. Otóż osoby biedne są oceniane jako sympatyczne, jako sympatyczne przez uboższych Polaków, raczej bardziej niż przez zamożniejszych, tak ubożsi badani uważają osoby biedne za bardziej inteligentne, bardziej sympatyczne i bardziej uczciwe. Natomiast co jest ciekawe, osoby zamożne uważają osoby biedne za bardziej szczęśliwe, tak? Czyli to jest też takie, pokazuje właśnie takie stereotypy na temat ubóstwa wśród osób zamożnych. I to jest to samo wyszło też w badaniach amerykańskich. Stereotyp o tym, że oni są biedni, ale przynajmniej są szczęśliwi, tak? To powoduje, że pieniądze szczęścia nie dają. Pieniądze szczęścia nie dają, więc nie ma co pomagać, nie? Nie ma co poprawiać ich sytuacji, bo oni i tak mają, oni są z tymi szczęśliwszymi. I teraz zadajmy też takie, chcieliśmy zobaczyć, na ile badani zgadzają się ze stwierdzeniem, że lenistwo i brak wysiłku jest główną, znaczy nie główną, tam po kilka przyczyn, jest przyczyną niemożności wyjścia z biedy. I tutaj badaliśmy różne elektoraty i to było dla mnie naprawdę zastanawiające, że partia określająca się jako centrolewicowa, a w tej partii 83% elektoratu zgadzało się z tym stwierdzeniem, tak? Potem myślę, że mniej zaskakujące będzie to, że wyborcy Platformy się z nim zgadzali. Najmniejszy poziom zgody był z tych badanych większych partii, ponieważ nie braliśmy tutaj pod uwagę PJN-u Solidarnej Polski, po prostu w 1000-osobowej grupie, to były naprawdę szczątkowe, to byśmy musieli wnioskować 15-20 osób. Więc to są te partie, które były w miarę licznie reprezentowane w grupie. Ten średni poziom był najniższy u wyborców pani Kota i PiS-u. Ale to też pokazuje, do kogo prawdopodobnie apeluje SLD w swoim programie politycznym, tak? Znaczy, kim są ci wyborcy. To są stereotypy, które mierzyliśmy w ogólnopolskim sondażu opinii dawniej już, gdzie mierzyliśmy, nie opisałem osi, bardzo niedobrze, w każdym razie mierzyliśmy stereotypy różnych grup na dwóch podstawowych wymiarach, jakie funkcjonują w psychologii. Jeden wymiar, który jest tutaj, to jest ten wymiar, znaczy pierwszy wymiar to jest wymiar kompetencji, a drugi to jest wymiar ciepła. Tutaj jest opisane ciepło, na tym wymiarze jest opisana kompetencja. Ciepło to znaczy, że jakaś grupa jest sympatyczna, miła, tak? Znaczy oni są przyjemni, znaczy fajni, tak? Tutaj są, ten wymiar to jest wymiar kompetencji, oni są zaradni, sprawni, inteligentni i chcieliśmy opisać w ten sposób różnego rodzaju grupy. I to są po prostu badani dostawani, mieli określić te różne grupy, po czym my na podstawie ich opisów dokonywaliśmy właśnie tej analizy statystycznej, która umieszczała to na tej, znaczy robiliśmy analizę statystyczną, która pozwoliła określić te miejsca. I tutaj widzimy, że właśnie osoby biedne i bezrobotni w Polsce są w tej grupie, tak? W grupie osób niskiego ciepła i niskiej kompetencji. Postrzegani są jako niesympatyczni, i jednocześnie niezaradni, niesprawni, nieinteligentni.
Inne grupy, które tutaj się znalazły, to są Romowie, bezdomni, dresiarze, więźniowie na koni i, co ciekawe, politycy. I to jest specyfika Polski. To znaczy, w sensie, w podobnych badaniach w innych krajach nie widziałem, żeby politycy byli tak oceniani. Teraz jak mówiłem o tej nieakceptacji różnych osób, na przykład osoby odmiennej rasowo, osoby od nas wysoko, jakoś tam odmiennej kulturowo czy rasowo, to chciałem powiedzieć, że jak ma Polska na tle innych krajów. I to zrobiłem porównanie takie na przykład tej prezentacji z użyciem europejskiego sondażu wartości, gdzie są badane praktycznie wszystkie kraje Europy, od Armenii po Islandię. Wybrałem takie, które wydają się być jakoś tam nam bliskie, żeby pokazać, że to jest kwestia właśnie tego podziału na wschód i zachód Europy. Otóż pytanie o to, czy zaakceptowałby Pan osobę odmienną rasowo jako... W tym pytaniu to było jako sąsiada, tak? Znaczy w EWS się pyta jako sąsiada. Czy zaakceptowałby Pan sąsiada innej rasy? Wiecie Państwo, wszystkie te kraje zachodnioeuropejskie, Wielka Brytania, Belgia, Holandia, Szwecja, Hiszpania, Niemcy, to jest poniżej 10%, wyłącznie w Holandii to jest troszeczkę powyżej 10% osób, które by się nie zgodziły. Absolutna większość społeczeństwa by się zgodziła na osobę odmienną rasową. A teraz to są te kraje wschodnie, tak? I tu widzimy, że są naprawdę Armenia, Azerbejdżan, Cypr Północny, Gruzja, Kosowo, Turcja, Polska, Litwa, Rumunia. Tutaj w zasadzie tylko na Węgrzech to schodzi poniżej 10%. Ale to pokazuje, że byliśmy częścią naszego regionu po prostu. Nieakceptacja osoby homoseksualnej. Tak samo tutaj widzimy, że poza Niemcami to jest 17% i chciałbym mieć sąsiada osoby homoseksualnej. W innych krajach to jest poniżej 10% albo około 10%. W krajach wschodnioeuropejskich, czy też w ogóle wschodniej południowej Europy, no to jest naprawdę zupełnie inna sytuacja. Ponad połowa Polaków nie chciałaby mieć, tak? W tym sondażu z 2011 roku, tylko właśnie nie chciałaby mieć sąsiada orientacji homoseksualnej. W Turcji to jest 90%, tak? Czy Azerbejdżan, ale Gruzja na przykład, czy w tym chrześcijańskim, prawda, też ma prawie 90%. To jest moim zdaniem, znaczy o tym może porozmawiać potem jeszcze, myślę, bo to jest jakoś tam ciekawe, myślę. I nieakceptacja osoby pochodzenia żydowskiego, tutaj również jest taki, prawda, jasny podział krajów zachodnioeuropejskich i wschodnioeuropejskich. Mogą być różne przyczyny tego. To może wynikać na przykład z jakiejś poprawności politycznej, które funkcjonują w Europie Zachodniej, a u nas nie. Może ludzie po prostu w badaniu są, bardziej swobodnie deklarują to, jak naprawdę by się zachowali. Ale wydaje mi się, że też nawet jeżeli te nowe poprawności są inne, to też o czymś świadczy. No i teraz na koniec tego chciałbym zaproponować takie moje refleksje, takie jak pisałem też w tym artykule, dotyczące tego, co można zrobić, żeby ten kontakt w Polsce się zwiększył między osobami o różnych światopoglądach, osobami klasowo różnymi, tak? W sensie pochodzącymi z grup różnego statusu socjoekonomicznego. I mi się wydaje, że tu jest właśnie miejsce na socjaldemokratyczną politykę. Tak? To znaczy, to jest pewnie to, z czym Fundacja Ebeka jakoś powinna, na czym Fundacja Ebeka powinna się zastanawiać. Mój pierwszy pomysł, komunikacja publiczna, tak? Transport publiczny, który jest miejscem, gdzie możemy się oswoić z tym, że są różni ludzie w tym mieście, tak? I żeby nie było to wyłącznie komunikacją dla osób najuboższych, jak to jest na przykład w Stanach Zjednoczonych. Tak? Dobrze sprawdza działająca komunikacja publiczna, z której będą korzystać zarówno bogaci, jak i biedniejsi, jest szansą na to, żeby te dwie grupy poczuły jakąś wspólnotę interesów na przykład. Oczywiście szkoły. I zaraz pokażę, na czym to bazuje to przekonanie. Szkoły publiczne. Dobre szkoły publiczne. Szkoły publiczne, które w rankingach wypadają lepiej niż szkoły prywatne, to jest też wielka szansa. Tak? Szkoły, za które się nie płaci, a które dają bardzo dobrą usługę edukacyjną. To jest miejsce, gdzie myślę, że ci z Państwa, którzy się od mojego pokolenia wzwyż, podejrzewam, mają za sobą doświadczenie szkoły, gdzie na przykład w ławce szkolnej miałem kolegę, który z jednej strony siedział syn submicowego w liceum, a po drugiej stronie siedział, no to już było po transformacji ustrojowej, że siedziała córka przedsiębiorcy i dalej siedział syn dziekana Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, tak? I boję się, że coraz rzadziej do tego typu kontaktów w klasie szkolnej w Polsce może dochodzić. A to jest bardzo zasadnicza sprawa, tak? Powstają szkoły kasetowe, tak jak na Amikaniu pisywałem, w Trumieszoku.
Z jednej strony mamy finansowanie z państwa, z drugiej strony z prywatnych składek i prowadzone przez różne stowarzyszenia w ramach prywatyzacji usług. I dzięki temu właśnie nie dochodzi do interakcji społecznej, tylko jest w ramach tej samej, że tak powiem, klasy. Tak jest to wszystko reprodukowane. W Polsce to zachodzi poprzez omijanie przez rodziców o wyższym kapitale kulturowym wymogu rejonizacji. No oczywiście to jest też kwestia, która w Warszawie czy w polityce miejskiej jest jakoś ostatnio podnoszona. Bary mleczne, jadłodajnie, miejsca, gdzie można zjeść tanio posiłek w mieście. I oczywiście osiedla. Znaczy, ja nie będę tutaj mówił, ale są bardzo ciekawe badania profesor Marii Lewickiej na ten temat. Znaczy osiedla niegrodzone osiedla. Tak? Osiedla, które nie tworzą tego wrażenia odizolowania się ludzi zamożnych od ludzi ubożych. Takich osiedli jest coraz mniej. Badania profesor Lewickiej pokazują, że w zasadzie one były robione już dobrych parę lat temu, z 5 lat temu, że na ofercie rynku pierwotnego, się to tak nazywa, czy tego deweloperskiego, wtedy, kiedy one robiły badania, wszystkie osiedla były grodzone. Znaczy nie było w ogóle osiedli niegrodzonych i badała na motywację ludzi, dlaczego ludzie chcą tego. No i tam oczywiście wychodziły takie różnego rodzaju właśnie klasowe lęki. Lęki właśnie bezpieczeństwa, że przecież jak pozwolimy tutaj tym biednym ludziom wejść, to wtedy się zrobi niebezpiecznie. I teraz o szkole chciałbym powiedzieć chwilkę coś właśnie, bo to też badaliśmy w tym sondażu z 2013 roku. Z tym jest zaskakująco dobrze. Badaliśmy się Polaków, gdzie, bo to jest teraz decyzja, to nie jest tylko decyzja rodziców, to jest decyzja dziadków, więc uznaliśmy, że to pytanie możemy zadać wszystkim. Z pani rodziny, jeżeli dziecko poszłoby do szkoły, to gdzie by pan posłał dziecko? Do szkoły publicznej czy do szkoły prywatnej? I tutaj po lewej stronie są osoby, które twierdziłyby, że zdecydowanie do szkoły publicznej, po prawej stronie zdecydowanie do szkoły niepublicznej. Średnio badani chętniej by posłali do szkoły publicznej niż do szkoły niepublicznej. Natomiast niestety jest to skorelowane z wiekiem, to znaczy młodsi badani już chętniej by posłali do szkoły niepublicznej i z wielkością zamieszkania. Badani mieszkający w miastach zdecydowanie chętniej by się zdecydowali na szkołę niepubliczną. Dlaczego do szkoły publicznej? Pytaliśmy się tutaj, daliśmy kilka skal. Czy w której szkole dzieciom będzie zapewnione większe bezpieczeństwo? W publicznej czy... O, to się troszkę rozjechało. Przepraszam za to. W każdym razie im wyżej, tym lepiej... Znaczy, jeżeli... Tak, 7 to znaczy zdecydowanie w niepublicznej, 0 to znaczy zdecydowanie w publicznej. Więc bezpieczeństwo jest trochę wyższe, czyli punkt środkowy jest 3,5 w tej skali, tak? 1, 2, 3, tak. Czyli dzieciom zapewnione jest nieco większe bezpieczeństwo w szkole niepublicznej. Badania uważają, że wyższy poziom i nieco wyższy poziom nauczania w szkole niepublicznej, ale już nieco bardziej wartościowych rówieśników uczeń pozna w szkole publicznej. Szkoła niepubliczna, zdaniem badanych, lepiej rozwija zdolności zainteresowania, ale w szkole publicznej dzieci przebywają w bardziej zdecydowanym towarzystwie i lepiej traktuje się uczniów w szkołach niepublicznych, zdaniem badanych. I potem zrobiliśmy taką analizę regresji, w której chcieliśmy zobaczyć, jak te różne czynniki, czy też oceny szkół publicznych i prywatnych wpływają na skłonność badanych do tego, żeby posłać dziecko do jednej albo do drugiej szkoły. Okazało się, że to, co jest najważniejszym kryterium w wyborze szkoły, czyli najsilniejszym kryterium tej analizy regresji, to młodzież poznaje bardziej wartościowych kolegów. To znaczy, Polacy chcą posłać dziecko do tej szkoły, która zapewni która będzie miała ten prestiż społeczny wyższy. I na razie... Lepiej amerykański albo angielski. No ale właśnie wygląda na to, że długa szkoła publiczna nadal ten prestiż ma wysoki. I to jest strasznie ważne, żebyśmy tego nie stracili. Tak? Bo jeżeli pokazałem, że te osoby młodsze już mniej chętnie poszły dzieci do szkół publicznych, czy osoby mieszkające w dużych miastach mniej chętnie poszły do szkół publicznych, to się może skończyć. I to będzie bardzo niebezpieczne, wtedy faktycznie dojść do tego, o czym pan wspominał, o tych właśnie szkołach, które są takimi enklawami, znaczy nie enklawami, tylko będą po prostu ograniczone do jednej grupy socjoekonomicznej. Tak. Na tym rysunku jest albo na środku, albo powyżej tej środku, a tymczasem na poprzednim diagramie było, że większość chce do szkół publicznych. Tak. Jakiś rozjazd jest tutaj między... Teraz powiem, o co chodzi w tym. Znaczy to jest pytanie,
pojedyncze pytanie. Czy chętnie by pan posłał do publicznej, czy do prywatnej? Panowie posunęli się określić na takiej osób, tak zdecydowanie chętniej do jednej, tak? Trudno powiedzieć, zdecydowanie do szkoły publicznej, inaczej do szkoły publicznej, trudno powiedzieć, inaczej do szkoły niepublicznej, zdecydowanie do szkoły niepublicznej. I widać, że tutaj badaństwo zdecydowanie po tej stronie. A potem pytaliśmy się po prostu o różne walory tych szkół. To nie jest kompletna lista. To znaczy, są takie rzeczy, które jakby mają charakter nie psychologiczny, nie wynikają z przekonań na temat szkół, tylko wynikają z zamożności. Natomiast chcieliśmy zobaczyć, jak te zmienne, to znaczy jak oceny tych obu szkół na tych zmianach wpływają na preferencje. I z nich najsilniejszy wpływ ma właśnie to przekonanie o tym, że szkoła publiczna jest prestiżowa. I to jest, znaczy na to chciałem skończyć ten troszkę przydługi może wstęp do dyskusji. Ale bardzo ciekawe. Dziękuję. No i myślę, że teraz czekam na jakieś komentarze i głosy w dyskusji, jakieś Państwa pomysły na to, co można zrobić, żeby do tego kontaktu między Polakami doszło. Ja właśnie, żebyśmy, mam taką jakby refleksję, żebyśmy zaczęli jeszcze bardziej myśleć klasowo, bo w tej chwili zauważmy, że liberałowie myślą bardzo klasowo, tylko tego nigdy nie powiedzą. Ja to mówię wielokrotnie, gdzie mogę. Popatrzmy na działania typu reprywatyzacja, typu właśnie wywłaszczanie tych szkół, przenoszenie ich na peryferia. To już nie są te elitarne szkoły, które są w centralnym dzień, tak na przykład mówię, że taką jest podróżka warszawskiego. Druga rzecz to jest kompletna przebudowa ładu przestrzennego, która będzie tworzyć nową klasę średnią, czyli na przykład te wszystkie forty, miasteczka Milano, Fort Krzanów w tej chwili. Dzisiaj tam tysiąc drzew wycina i buduje się fort, prawda, który będzie w większości niezasiedlony, bo jak wiemy, jeszcze miasteczko Wilanów po tylu latach nie jest zasiedlone. A to jest tylko po to właśnie, żeby tutaj centralne dzielnice stały się city biznesowym i żeby zupełnie jakby, jak tego nie zatrzymamy w tej chwili tej reprywatyzacji, jak można zatrzymać reprywatyzację tak, żeby to nie było tylko, tu właśnie mam pytanie od razu, nie było to lewicowe. Nie było to lewicowe, żeby nie było tak, że sobie będą przedstawiać jako grupkę nawiedzonych prawaków socjalistów, którzy będą chcieli wyłącznie tutaj zabezpieczać interesy biednych i tak dalej, i tak dalej. Jest też kwestia właśnie też, dobrze, że było wspomniane o tej komunikacji publicznej. Tu jest właśnie też problem, w jaki sposób zachęcić klasę średnią. Do jazdy komunikacją publiczną, dlatego że to idzie bardzo opornie. Ja jestem działaczem Komisji Zdrowia Społecznego i Środowiska Przyrodniczego w naszym mieście i jeśli chodzi o klasę średnią, czy nawet dziennikarzy, Komisja Zdrowia Społecznego Środowiska Przyrodniczego, tak, Miasta Stołecznego Warszawy, nie dzielnicowy. Jesteśmy takim, powiedzmy, brzydkie słowo, korem. W sprawach środowiska przyrodniczego. Stałej Warszawy po prostu powstają takie środowiska, że tak powiem, od tego, że bronią parków, od tego, że bronią zabytkowej zieleni i tak dalej, poprzez to, że niszczy się unikatowe tereny przyrodnicze, degraduje się kompletnie poprzez działanie deweloperów i tak dalej. Jest to nasze liście organizacji społecznych. Żadna organizacja nie bierze grantów od Miasta Stołecznego Warszawy. Dlatego jesteśmy tak nielubiani przez rządzącą partię w naszym mieście. Nasz KDS oczywiście, nasz KDS, nie personalny. My występujemy jako pewna siła frontowa. I ludzie naprawdę różnych poglądów, bo tam są między nami, są ludzie Stronnictwa Demokratycznego, PiS-u, no na szczęście nie było z Platformy, nie ma, ale z wszelkich innych partii, z Zielonych i tak dalej. Ja jestem ze SLD. W każdym razie, do czego zmierzam? W jaki sposób, co należy moim zdaniem robić tak, jak robi to Blumberg w tej chwili, ultrakonserwatysta, czyli na przykład obniża ceny biletów w metrze, zakazuje budowania miejsc parkingowych, wprowadza wysokie opłaty za wjazd do Śródmieścia i zapewnia miejsca dla mieszkańców parkingowych. I w ten sposób, i obniża, tak mówiłem, obniżce cen biletów, w ten sposób klasa średnia zaczyna jeździć komunikacją publiczną. To trzeba zrobić i jak jesteśmy tutaj wewnętrznie, żeby w gronie samych swoich, powiedziałbym, to tak trzeba robić. Może nawet nie trzeba tego może mówić zawsze wszystkim, tak, ale po prostu takie coś trzeba przeprowadzić. To by było.
Ja mam pytanie i refleks. Pytanie dotyczy tego, jak osoby mówiły o tym, że w publicznych szkołach można spotkać bardziej wartościowych rówieśników. Publiczne szkoły też chyba są różne, tak jak wspominał z kolei Michał. Na przykład licea w Warszawie, niektóre są bardzo renomowane i to najbardziej renomowane są te publiczne. I pytanie, czy ci ludzie, którzy odpowiadają na to pytanie, nie o tym właśnie mówili. Sama też jestem z Żoliborza, więc miło mi byłoby zobaczyć ten obrazek. Ale też widzę, jak Żoliborz się zmienia i niestety nawet WSM się w tej chwili grodzi, więc to jest okropne. Czytałam też o osiedlu na Mokotowie, gdzie w ramach ogrodzonego osiedla jeszcze wewnątrz ta bogatsza część się ogrodziła, więc to jest straszne. A refleksja dotyczy tego, bardzo, bardzo w ogóle świetne wystąpienie, bardzo się cieszę, że mogłam w nim wziąć udział. Ale myślę też, że można podać taki antyprzykład, to znaczy, jeżeli chcemy, żeby nasze społeczeństwo było egalitarne, to może spójrzmy na Brazylię. No przykro mi mówić o niej źle, bo to jest kraj, który bardzo jest mi bliski, ale tam właśnie publiczne, nie ma praktycznie publicznej komunikacji, żyją najbiedniejsi, tam są te najbardziej ogrodzone osiedla, najgorsze szkoły to są publiczne i to jest niestety społeczeństwo, które jest najbardziej, największe jest rozwarstwienie społeczne ze wszystkich państw świata, jedno z najwyższych. I to jest taki antyprzykład, żebyśmy przypadkiem nie doszli do tego, co jest w Brazylii. Jeszcze raz dziękuję, bo fenomenalne było pana wystąpienie. W pańskim wykładzie zaczął pan od tego, o znajdowaniu uczuć wyższych i zaczął pan od tego, że we wrogich grupach nie poznajemy. A skończył pan tę część, że u wyższych socjologicznych grup dostrzegamy to, a u niższych nie. No to jest trochę sprzeczne, prawda? Czyli te badania wymagają jednak jakiegoś jeszcze dodatkowych badań na korelację. Czy ten czynnik, czy ten czynnik i dlaczego ten, albo kiedy przeważa ten, kiedy ten. To jest jedno, a drugie chciałem powiedzieć tej koledze, który jest przede mną z SLD, że jeżeli nie chcemy, żeby być uważani za lewicowców, mówiąc o tej identyfikacji i tak dalej, to mówmy, że w ten sposób budujemy naród. To przyciągnie pisowców na pewno. Jeszcze Rafał, na pan też... Ale dlaczego nie? To znaczy, ja myślę, że to jakby... Niezależnie od tego, znaczy nie traktujmy tego jako czystą pragmatykę czy manipulowanie opinią, ale może trzeba się zastanowić, czy są właśnie takie obszary, w których może są wspólne, wspólne interesy. Tak, tak. No, Wielkie Brytanie, Partia Pracy prowadzi kampanię z tym pod hasłem Jeden Naród. Dwa pytania. Pierwsze, czy no bo rozumiem, że takie jakby budowanie tych więzi i przeciwdziałanie dekomunizacji jest jakby też istotne z punktu widzenia jakby rozwoju takiej bardzo inkluzywnej wspólnoty, natomiast czy w sytuacjach, które są konfliktowe, wymagają interwencji i pewien element takiego antagonizmu jest konieczny do wyartykułowania, żeby je rozwiązać, czy znaczy tutaj ta taka właśnie wizja integracyjna, czy ona czasami w niektórych sytuacjach może jakby ograniczyć właśnie gotowość do wyartykułowania konfliktu, co może służyć sprawie. Więc to jest taka pierwsza uwaga, jeśli tutaj się odnieść. A druga, bardziej może już taka refleksja, że jeśli chodzi o te instytucje, które integrują osoby o różnym statusie, to na przykład na przykładzie szkół, może trochę to inaczej wygląda, jeśli chodzi o integrację osób o różnym statusie społeczno-ekonomicznym, ale na przykład tutaj na przykład ze swojej działki, czyli edukacji integracyjnej w kontekście osób z niepełnosprawnościami, to wiem, że samo jakby włączanie w jedną przestrzeń osób z niepełnosprawnościami jest jakby oczywiście zgodne z kierunkiem pedagogii specjalnej, ja też to popieram, natomiast bez dodatkowych mechanizmów może jakby być przeciwskuteczne w tym sensie, że zła integracja może powodować właściwie jeszcze pogłębianie pewnych stereotypów, jeśli nie mamy wystarczających narzędzi, żeby
żeby w ramach tych przestrzeni, jakby, gdzie różne grupy się mieszają, żeby one faktycznie nie pogłębiały się te różne podziały między nimi. I chciałem właśnie, też trochę też może warto to postawić ten problem też w kontekście na przykład tych teorii Bourdieu związanych z reprodukcją, czy to nie jest tak, że jednak niby poddając tym samym instytucjom, ramom instytucjonalnym różne grupy, jednak nie ma tego nadal ryzyka ciągle, że reprodukujemy te pewne podziały. Jaki jeszcze kolejny krok należałoby zrobić poza samym i samą integracją, żeby osiągnąć ten cel? Jeszcze Wokoniska. Ja mam takie pytanie dotyczące tego, o czym Pan wspominał, czyli tego, że Glebowe przypisują więcej uczuć wyższych, czy też tam emocji wtórnych prawnikom. Czy to na pewno jest jakby komunikat pozytywny? Czy to nie jest tak, że Glebowe uważają, że Błękitne Pomieszki, czy że ludzie ciężkiej pracy uważają, że my ludzie ciężkiej pracy jesteśmy twardzi, a ci sobie mogą pozwalać na fanaberię dokładnie, pan Piotr zrobi się poprawić. Czy to nie może być jakby postrzeganie konfliktu nie tą metodą, że my jesteśmy gorsi, tylko my jesteśmy lepsi, bo rzecz jest prawdziwa, a oni mogą być humorześci. Mówiłeś o tym, że ty jesteś przedstawicielem ostatniego pokolenia, które jeszcze się zetknęło z taką mieszanką kulturową. My jesteśmy rówieśnikami, więc ja też się z tym zetknąłem, a sobie to odświeżyłem poprzez lekturę książki Pauliny Wilk, które przeczytałem. Można dyskutować o różnych aspektach tej książki, ale to trochę przypomina. I to było tak, to jest książka będąca jakby autobiografią naszego pokolenia, tak? Gdzie ona wskazuje na te rzeczy, trochę o tych rzeczach, o których ty mówiłeś. I dwa dni po przeczytaniu tej książki w Gazecie Wyborczej bodajże ukazał się artykuł mówiący, że rodzice obecnych 6-7-latków są bardzo niechętni do tego, aby program nauczania w szkołach był nastawiony na współpracę i kooperację, a raczej oczekują od szkoły tak zwanego szlifowania talentów i indywidualizacji. I potem sobie zmysłowiłem, że ci rodzice to są nasi rówieśnicy. I zadziwiło mnie to, że osoby, które jeszcze pamiętają ten egalitaryzm, a ja pamiętam, mam pewne takie jakby sceny niemalże w głowie, jak się zmieniła moja szkoła podstawowa, gdy się zmieniał system, tak? I że nagle się okazało, że nie wszyscy jadą na wycieczkę szkolną. Ja wtedy jeszcze nie do końca sobie zdawałem sprawę, dlaczego nie wszyscy jadą. Dopiero potem sobie to uświadomiłem, że tutaj nastąpi pewna bariera finansowa. Ale właśnie też mnie to zastanawia, że jakby to nasze pokolenie, to ono mieszka w tych grodzonych osiedlach. I tutaj nasza mi taka pesymistyczna refleksja, że jeżeli z naszym pokoleniem jest tak źle, to pokolenie, które przeszło już taką socjalizację pełną w tej kapitalistycznej rzeczywistości, tak, to było poddane dużo bardziej tej neoliberalnej obróbce, to ono jest bardziej przyciągnięte, czy nawet nie ma tego punktu odniesienia. To jest pytanie, czy podzielasz pesymizm, czy jednak tutaj byś miał bardziej nastroje optymistycznie? I druga rzecz związana z edukacją, znaczy to ta segregacja nie tylko przychodzi na poziomie publiczne, prywatne szkoły, ale także w obrębie tych szkół publicznych, o czym już była mowa. Natomiast mi się wydaje, że głównym, jeżeli chodzi o to budowanie tych wspólnych przestrzeni, to ja bym jednak przestrzegał, Marcinie, o czym ty mówiłeś, że nie można zmusić klasy średniej czy w ogóle klas wyższych do korzystania z komunikacji publicznej. Używam tego jako... Musicie to zrobić ja mówię teraz używam takiego przykładu, znaczy nie można tego zrobić tylko represjami. Tylko trzeba po prostu zainwestować w komunikację publiczną, żeby po prostu ludzi przekonać, że dzięki temu się sprawniej dojedzie do pracy czy do szkoły. I druga rzecz na koniec, bo to się wiąże z tą konferencją sobotnią, na którą Państwa zapraszam. Otóż moim zdaniem niezmiernie istotną kwestią jest, czy niebezpieczną jest proces komercjalizacji usług publicznych. Znaczy moim zdaniem, jeżeli klasa średnia w Polsce nie będzie korzystać z tych samych usług publicznych, szeroko rozumianych, które będą dobrej jakości, tak? I wtedy klasa średnia zrozumie, że warto je utrzymywać dla wszystkich, bo one są dobre i my także możemy z nich korzystać, to odwracanie się klasy średniej właśnie w stronę prywatnego sektora spowoduje, że ta przestrzeń całkowicie się już skurczy. I to tyle moich refleksji. Michała, oddaję Ci głos. Ja się w pełni zgadzam z tym, że jeżeli klasa średnia, włącznie z wyższą klasą średnią,
nie będzie zainteresowana tym, żeby usługi publiczne działały dobrze, to nie będą działać dobrze. To znaczy, to jest tak naprawdę walka o ludzi, do których my jako, nie, to, że nie powinienem mówić my, bo też nie jestem osobą aktywną politycznie, od pewna zjeździ Jusy ostatniej od 2001 roku, więc to trochę czasu minęło od moich jakichkolwiek zaangażowań politycznych po tej stronie, ale myślę, że to jest, że dla lewicy teraz wyzwaniem jest przekonanie tych ludzi, którzy nie stanowią tradycyjnego elektoratu lewicowego, to znaczy właśnie tych grup, do których nie mamy specjalnie, nie używamy nawet języka, którym możemy z nimi rozmawiać. Ja miałem takie doświadczenie, kiedy opowiadałem o części wyników tych badań i staram się być znacznie bardziej perswazyjny na tym spotkaniu, to było spotkanie zwane przez Kongres Obywatelski w Serocku z takimi tuzami biznesu polskiego, znaczy ludźmi naprawdę wybitnie bogatymi. I staram się tam przynajmniej zrealizować program minimum, czyli przekonać się do komunikacji publicznej. I oni zaczęli łapać ten problem, tak? Znaczy oni zaczęli rozumieć, jakby, co tracą, tak? Znaczy, co tracą w korkach, tak dalej, tylko że oni o tym nie myślą zwykle, tak? Znaczy, to jest taki cichy common sense, że się po prostu tak właśnie dojeżdża do pracy, tak? Że inaczej być nie może. I myślę, że to jest dla nas wielkie wyzwanie, żeby właśnie przekonać te grupy do tego, żeby oni walczyli o te sprawy, które dla nas są najważniejsze. Jeżeli chodzi o te bardzo pesymistyczne, twoją bardzo pesymistyczną wizję tego młodszego pokolenia, znaczy ja jej nie podzielam i nie mamy jeszcze za dobrych wyników tego, ponieważ gdy robimy badania, to robimy je na osobach dorosłych, czyli do 18 lat w górę. I te grupy są mało reprezentowane nawet, te grupy, które wchodzą w dorosłość po 89 roku. Ale coś tam się zaczyna ciekawego dziać, ponieważ to są osoby, które wchodzą na rynek pracy w zupełnie innej sytuacji. I ja myślę, że to, te osoby, dla których oczywiste, znaczy jak my wchodziliśmy na rynek, nasze, nie wiem, jakieś pierwsze formy dorabiania w czasie studiów, w zasadzie potencjalnie mogły skończyć się umową o pracę, tak? Dla tych osób, kiedy one kończą studia, one się nie skończą umową o pracę, tak? Oni po prostu skazani na prekariat przez całe życie, tak? Jak ja skończyłem studia, ja po studiach doktoranckich mogłem dostać etat na 10 lat, tak? Obecnie już na mało której uczelni jakikolwiek pracownik naukowy po doktoracie podpisze kontrakt na 10 lat, podpisze na 2 lata, dostanie zatrudniony w ramach grantu na rok albo na pół roku. I to jest ta sytuacja, w której oni się znajdują. Ja myślę, że to jest już w tym widzę potencjał, tak? To znaczy oni, a my jesteśmy najbardziej zdemoralizowanym pokoleniem, ponieważ nas po prostu trenowano tą neoliberalną ideologią po początku lat 90. I w ogóle lat 90. To znaczy ja sobie już pamiętam, że wejście w ogóle tego, próba wprowadzenia języka lewicowego w Polsce przez środowiska lewej nogi, książki i klasy, młodych socjalistów, PPS-u, Ikonowicza pod koniec lat 90. To było takie dziwactwo, tak? To było coś tak egzotycznego, że po prostu prawda? Pamiętamy ten okres jako po prostu mówienie językiem z innej planety. Mi się wydaje, że dzisiaj już tak nie jest, właśnie dzięki pracy tego młodszego pokolenia, którego byt kształtuje jego świadomość. Teraz sklepowe, to jest ciekawa interpretacja, może rzeczywiście tak jest, jak mówiła Agnieszka Łobanieska, że sklepowe, że one się definiują w ten sposób taki bardziej materialny, prawda? To znaczy, że to jest takie, tamto to są ci ludzie, którzy żyją ideami, a my jesteśmy tacy bardziej bliżej ziemi, ale z drugiej strony badania psychologiczne pokazują, że ludzie, jak mówię o sobie samych, znaczy nie jako grupie, tylko ja sam myślę, jak Państwo mnie zapytacie, jakie ja odczuwam emocje, to ja zwykle podam te emocje wtórne, a jeżeli będę zapytany, czy ktokolwiek z Państwa ma te emocje, to trochę mniej ich dostrzegam u Państwa, tak? Znaczy, to jest taki bardzo uniwersalny efekt, tak? Że w samym sobie, ponieważ ja mam większą introspekcję, tak? Ja więcej wiem o sobie samym niż o ludziach wokół mnie. Czyli tak naprawdę, gdyby się zapytać te sklepowe, to one tak, jak pani sama, jak pani czuje? A nie, ja to oczywiście, że ja kocham, tak? Ja kocham, ale my jako sklepowe nie, tak? I to moim zdaniem świadczy właśnie o tym, no tak właśnie już przyjmujesz tę kategorię budwie trochę, to znaczy o takim jakimś habitusie, tak? Znaczy takim sposobie zachowania wynikającym z przynależności klasowej, gdzie po prostu ja zaczynam myśleć, że te emocje wtórne tam są tylko u tych ludzi, których widzę w telewizorze, tak? To jest klasy wyższej, czy klasy wyższej, klasy średniej, a my tego nie mamy. I to jest bardzo, no myślę, że to osłabia ich możliwość jakiegoś wyrażenia też własnych interesów jako grupy, bo po prostu czują ten brak, tak, z grupą braku. Nie wiem, jak środowisko psychologów społecznych postrzega stanowisko rządu w sprawie ukraińskiej. Nie robimy specjalnie badań na środowisku psychologów. My jako psychologowie rozmawiamy często o tym.
Wśród psychologów społecznych jest takie dosyć jednoznaczne poparcie w czasie Majdanu dla Ukrainy, ale to znaczy to jest zawsze, znaczy psychologowie zawsze gdzieś jak jest jakiś ruch oddolny, to psychologowie społeczni zawsze są po stronie tego ruchu oddolnego. Niestety w Polsce mamy jakąś taką dziwną grupę psychologów społecznych, którzy występują w mediach, typu Janusz Czapiński na przykład, niestety kandydat SLD swego czasu, no Boże, którzy po prostu, kiedy tylko mają okazję, to artykułują interesy klas dominujących. I niedawno napisaliśmy wspólnie z Mateuszem Alechowskim taki artykuł, który się niedługo ukaże w Stanie Rzeczy, o tym, jak psychologowie społeczni budowali dyskurs neoliberalny w Polsce w latach 90., jak psychologia społeczna stanęła w Polsce przeciwko swojej całej tradycji myślenia, z jakiej wyrasta światowa psychologia społeczna i jak dzisiaj psychologia społeczna z powrotem odnajduje te i na przykład prace psychologów na temat, jak się nazywa to takie pojęcie, które było strasznie nadużywane w publicystyce w latach 90., nie niezaradność, tylko roszczeniowość. O, właśnie, roszczeniowość. Są całe prace, nie wiem, właśnie Czapińskiego, Lewickiego, roszczeniowości, które pokazują, że roszczeniowość jest związana z nową aktywnością, że to jest w ogóle patologia. I teraz nagle psychologowie zaczęli robić porządnie badania nad roszczeniowości, porządnie to mieć. I nagle okazało, że osoby roszczeniowe są, mają wyższy dobrostan psychiczny, lepiej funkcjonują i generalnie jest to w ogóle związane w krajach, w których poziomy roszczeniowości są wyższe, mają wyższe PKB i po prostu, i to polscy psychologowie robią takie badania, tak? Więc ja myślę, że naprawdę coś dobrego się dzieje, po prostu, że przestaną traktować to wszystko jako jakąś ideologię, tylko zaczęto robić poważne badania i te badania pokazują, że rzeczywistość jest jakaś inna. To te osoby też domagają od państwa, żeby im coś zaoferowały, te osoby są oczywiście bardziej sprawnie funkcjonują. Bourdieu w ogóle moim zdaniem jest bardzo ciężkim wyborem, o którym Rafał wspomniał, dla jakichkolwiek lewicowo zorientowanych nauk społecznych. On jest najbardziej pesymistycznym myślicielem, jakiego sobie mogę wyobrazić. Tak? Znaczy Bourdieu nie ma w ogóle wyjścia z tej sytuacji klasowej dominacji. Co byśmy zrobili, to tylko odwrócimy hierarchię klasową i nadal zostanie jakaś struktura dominacji. Więc trochę ja niespecjalnie się inspiruję Bourdieu w tym, co robię. To jest bardzo ciekawy i przenikliwy autor, jak się go czyta, no to myślisz, o tak właśnie jest. Ale no, skoro tak jest, no to, ale u niego nie ma wyjścia, tak, nie ma żadnego, to nie jest w tym sensie taka... Strajka. A jest wyjście? To każdy z nas sobie odpowie na to pytanie, jak myśli. Natomiast to co mówiłeś o problemie, który nazywamy w psychologii ironią harmonii, to jest dla mnie poważny problem badań psychologicznych. Znaczy my wierzymy, my gdzieś tam jesteśmy ukształtowani desegregacyjną polityką w Ameryce, tak? Psychologowie budowali podstawowe założenia desegregacji w Ameryce, tak? Właśnie, i oczywiście hipoteza kontaktu gdzieś na tym gruncie wyrosła. Podobnie desegregacja w EPA, tak? Też psychologowie byli bardzo mocno zaangażowani w to. Ale to ma pewne ryzyko, tak? Znaczy im więcej tego kontaktu będzie, tym mniejsza będzie artykulacja interesu przez te grupy dyskryminowane, tak? Bo one się poczują włączone i nagle będą mogły korzystać z wielu indywidualnych strategii radzenia sobie ze swoją sytuacją i nie staną się klasą dla siebie, tak? Ale myślę, że w tej sytuacji, w której jesteśmy, to te recepty desegregacyjne dla mnie, one i tak już są pewnym skokiem, tak? To znaczy wobec tej segregacji, jaką wizualnie stanowią wiążę na siebie, na przykład w Polsce. Czy jest sprzeczność w tym dostrzeganiu emocji wtórnych, w tych dwóch nutach badań? One są w jakimś stopniu sprzeczne ze sobą, ale to jest tak, że generalnie istnieje, znaczy ludzie nie mają zdolności odczytywania emocji wtórnych u członków grupy obcej. Generalnie jest taki efekt. Natomiast większość tych badań była robiona na grupach, które nie różniły się statusem za bardzo, tak? Nie wiem, no Polacy i Węgrzy, tak? Niemcy i Francuzi. Znaczy to robiono na grupach etnicznych zwykle, czasami na grupach rasowych, ale to były takie typowe badania psychologiczne właśnie, gdzie mamy takie dwie grupy i myślimy, jest jakiś proces międzygrupowy. I dopiero gdy zaczęto robić te badania na grupach, które się bardzo różnią statusem, zaobserwowano, ojej, ten efekt nie jest uniwersalny, on nie zawsze się pojawia. U grup, które mają niższy status, pojawia się coś odwrotnego. Czyli myślę, że to raczej wynika z faktu, że psychologowie nie byli zainteresowani tak bardzo tym, że właśnie, no, jak na przykład postrzegają właśnie te sklepowe prawników, tak? Tylko byli zainteresowani zawsze tym, jak prawnicy z jednej firmy postrzegają prawników z drugiej firmy, tak? Kiedy rywalizują ze sobą. No to ich dehumanizują. No to jest, ale tu coś widać, że jest właśnie innego z powodu tej asymetrii. W grodzenia, znaczy właśnie bardzo ciekawe są te sytuacje, kiedy na przykład wewnątrz grodzonych osiedli powstają jeszcze więcej ogrodzeń. Profesor Lewicka kiedyś pokazała ciekawie na przykład chyba miasteczka Wilanów, że tam wewnątrz grodzonego osiedla
są jeszcze ogrodzenia, to znaczy, że każdy podwórko jest grodzonym podwórkiem, żeby nasze dzieci przypadkiem nie były, nie bawiły się z dziećmi z innego grodzonego podwórka. I to, to już świadczy, to dochodzi do takiego absurdalnego poziomu, na którym to już jest całkowicie dysfunkcyjne. I ja w tym upatruję pewną, pokładam w tym wiele nadziei. Bo jeżeli to już będzie tak totalnie dysfunkcyjne, to może wtedy uda się to wszystko odgrodzić. Gdyby te urzędnicy nie wyrazili zgody na takie ogrodzenia, to byłoby może wszystko okej. No tak, ale urzędnicy będą wtedy, kiedy właśnie ta wyższa klasa średnia, kiedy będzie miała taką ochotę, to urzędnicy siłą rzeczy będą zatroszczą się o ten zamożny elektorat. To taką filozofię wyłożył Donald Tusk już kilka miesięcy do tyłu w jednej z gazet świątecznych, w którym powiedział, że nie podejmie żadnych działań z własnej woli, jak nie będzie widział oporu społecznego, jak nie będzie widział zaangażowania organizacji społecznych masy krytycznej. On się po prostu boi, że mu się państwo rozsyła, czyli na myśli jego władza. No i tutaj te przykłady właśnie z przebudową przestrzeni miejskiej, czy w ogóle generalnie z taką komercjalizacją sfery publicznej, z brakiem, znaczy z obcinaniem wydatków na komunikację publiczną, podwyższaniem cen biletów i tak dalej. Oczywiście to jest strasznie ważne, żeby ceny biletów były niskie i muszą być te wszystkie bodźce takie, jak tutaj podać przykład Bloomberga, tak? I tej polityki wcześniej w Londynie na przykład stosowanej, tak? Ograniczanie możliwości wjazdu do miasta, miejsc parkingowych. Bardzo dobre. Tak. Ja myślę, że to są fajne, konserwatywne pomysły, do których musi dojść jeszcze, oczywiście, źródło finansowania tego całego interesu, tak? To znaczy kwestie podatków, o których my w ogóle nie rozmawialiśmy tutaj, ja się w ogóle nie znam, więc nie chcę o tym rozmowa. Natomiast wystarczy przeczytać jakieś wywiady z Witoldem Mazeleckim o wpływach z podatków w Polsce, tak? To znaczy chodzi o to, żeby faktycznie te podatki były, po pierwsze, żeby była progresja podatkowa i żeby one były jakoś ściągalne w Polsce, tak? Żeby tutaj muszą być jakieś dochody swoje budżetowe, żeby to funkcjonowało. No i właśnie, ale ja myślę, że do tego, jako psycholog, nie byłbym psychologiem, nie powiedział, że poza tymi bodźcami systemowymi musi być też budowanie jakiejś kultury, kształtowanie pewnej normy. I ja bym bardzo chciał, żeby właśnie w różnych filmach na przykład, oglądanych przez klasę średnią, pojawiało się jako pewna norma, jako pewien standard, to, że się jeździ komunikacją publiczną w mieście, tak? Znaczy, to są takie rzeczy, które gdzieś tam można kształtować i dlatego myślałem, że warto nawet z tymi biznesmenami porozmawiać, bo może właśnie jak się ich zobaczy, znaczy jeżeli oni zaczną to używać, jeżeli zobaczą, że jest taka norma, że jakaś tam inteligencja już jeździ, to może my też tak będziemy, prawda? Jak widzimy, nie wiem, cała ta taka norma identyfikacji na przykład, tak? Znaczy oni chcą żyć tak, jak żyją właśnie te klasy kreatywne, prawda? Więc ja myślę, że może tu jest jakiś potencjał do tworzenia jakiejś takiej normy, że oni będą chcieli kiedyś zachować się tak, jak ci na przykład jak dzisiejsi artyści czy intelektualiści i jeździć właśnie komunikacją miejską czy na rowerze. Więc może to jest w tym jest jakaś przyszłość. Ale myślę, że podatki to jest duże wyzwanie pewnie na kolejną dyskusję, tak? Jak zwiększyć wpływy z podatką. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.